Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Koniec marca, początek kwietnia to taki czas, kiedy wielu z nas po prostu wypełnia PIT, wypełnia, rozlicza się, jeśli chodzi o podatki. No i zostaje z takim małym pytaniem, czy też rubryką do wypełnienia, jeśli chodzi o 1% przekazanego podatku. Przy telefonie pani Beata Biały, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jedną z możliwości jest właśnie przeznaczenie tego procenta na państwa fundację. Dwa słowa najpierw trochę ogólnie o tym, czym się państwo zajmują, jeśli ktoś jeszcze nie zetknął się z Hospicjum dla Dzieci Warszawskim. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi, jak sama nazwa wskazuje, hospicjum dla dzieci, z tym, że jest to hospicjum domowe. Ja to chcę od razu wyjaśnić, bo hospicjum na ogół kojarzy się z czymś w rodzaju takiego troszkę innego szpitala. Tak nie jest. Idea powstania naszego hospicjum, a ono powstało już ponad 27 lat temu, to było w ogóle pierwsze domowe hospicjum dla dzieci w Polsce, no właśnie była taka, żeby dziecko, które jest nieuleczalnie chore, nie musiało spędzać tego czasu, który mu jeszcze pozostał, w szpitalu, czyli w takim otoczeniu, które dla dziecka nie jest otoczeniem naturalnym, jest otoczeniem wywołującym stres, cierpienie takie emocjonalne. Dziecko jest oddzielone od rodziny, od rodziców, od rodzeństwa, ale żeby mogło spędzać ten czas w domu. No i właśnie po to jest hospicjum domowe, to znaczy cały zespół taki interdyscyplinarny, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, pracownik socjalny, kapelan, czyli cały wielki zespół ludzi, który pozwala dziecku nieuleczalnie choremu chorować w domu. A my dostarczamy wszystko to, co jest potrzebne do tej opieki. No właśnie, bo myślę sobie głośno, że taki pakiet, nazwijmy to tak, chociaż pewnie to nie jest do końca precyzyjnie odpowiednie słowo, i zasobów, i osób, które przy nieuleczalnie chorym dziecku powinny być, no wymaga gigantycznych nakładów, nie tylko finansowych, ale także takich emocjonalnych, ludzkich, no bo to i szereg osób, i trochę pieniędzy, a zwłaszcza przystosowanie też pewnie domów do nierzadko specjalistycznego sprzętu. No tak, poruszył pan bardzo ważny temat, bo rzeczywiście, żeby takie nieuleczalnie chore dziecko mogło być w domu, no to trzeba stworzyć mu odpowiednie warunki. No nie każde mieszkanie, nie każdy dom jest do tego dostosowany. I na tym polega między innymi nasze zadanie, żeby te warunki stworzyć. Rodziny, którymi się opiekujemy, dostają, no pan to tak ujął bardzo w sumie zgrabnie, taki pakiet świadczeń. Poczynając od tego, że dbamy o to, żeby właśnie mieszkanie było dostosowane do potrzeb nieuleczalnie chorego dziecka, żeby dziecko miało odpowiedni sprzęt, poczynając od łóżka, odpowiedniego materaca, cały sprzęt medyczny, urządzenia, często bardzo takie specjalistyczne, które są potrzebne w codziennej opiece paliatywnej. No nie zapominajmy, że te dzieci są chore często na bardzo takie złożone, rzadkie choroby, gdzie potrzebna jest na przykład codzienna fizjoterapia oddechowa. No i do tego jest potrzebny specjalistyczny sprzęt, taki jak asystory kaszlu, koncentratory tlenu, ssaki. I to wszystko my rodzinom, rodzicom dostarczamy. Codziennie odbywają się wizyty, a to pielęgniarki, a to lekarze, a to fizjoterapeuty. Rodzice są też szkoleni przez nasz personel, żeby mogli, no bo to rodzice są 24 godziny na dobę z dzieckiem. Tutaj muszę zaznaczyć, że jedno z rodziców no, musi zrezygnować z pracy, żeby dziecko mogło w hospicjum domowym przebywać. Więc taką mamę, czy tatę, czy babcię szkolimy, żeby potrafili obsłużyć te urządzenia, sprzęt, żeby mogli sobie radzić. A my jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zawsze jest pielęgniarka dyżurna, nawet w nocy, także jesteśmy w stanie dojechać. No, to jest rzeczywiście bardzo złożona, ale taka też całościowa opieka, bo my się opiekujemy całą rodziną, nie tylko pacjentem. No właśnie, chciałem o to dopytać, bo oczywiście sprzęt, dostosowanie mieszkania i cała pomoc dla dziecka, by ulżyć mu w nierzadko bardzo trudnym czasie, to jedno, ale dwa, czy ten pakiet zakłada też wsparcie dla rodziców, dla bliskich, dla rodzeństwa, osób, które
No siłą rzeczy zderzają się z tym w sposób często niespodziewany i też, który no, przeformułuje całe dotychczasowe życie. Absolutnie tak. Tak. My mówimy, że opieka paliatywna to jest opieka, no to jest takie modne słowo, holistyczna, całościowa. Kiedy dziecko choruje, to tak naprawdę chora jest cała rodzina. I to jest niezwykle trudne psychologicznie dla rodziców, ale też dla rodzeństwa. Dlatego my mamy w naszym zespole psychologów i oni się zajmują właśnie no, głównie rodzicami i rodzeństwem, dlatego że dzieci zwykle są w takim stanie, że one no, nie potrzebują, no nie można im udzielić pomocy psychologa, są po prostu na przykład bez kontaktu. Więc ta pomoc psychologiczna jest głównie nakierowana na rodziców, rodzeństwo, czyli właśnie rodzinę, otoczenie to najbliższe naszego małego pacjenta. No i to jest niezwykle potrzebne. To jest trudny czas, zwłaszcza kiedy dziecko odchodzi. No, cały czas jesteśmy w takim, powiedziałabym, czasie oczekiwania, można powiedzieć, na odejście, na śmierć. No niestety, to jest hospicjum, więc trzeba mieć tego świadomość. I też nasi psycholodzy pomagają rodzicom, rodzeństwu sobie z tym radzić. Mamy grupy wsparcia dla rodzeństwa, na przykład właśnie naszych pacjentów, przed śmiercią i po śmierci. Grupy wsparcia w żałobie. No, to jest bardzo ważne, bo rodzina musi jakoś funkcjonować, a my staramy się, żeby ona funkcjonowała no, w miarę normalnie. Na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe w takiej sytuacji. To dopytam o jeszcze jeden zakres Państwa działalności, czyli hospicja perinatalne. Bo tutaj jakby mam wrażenie, że o ile to jest oczywiście wielkie wyzwanie, duży problem, duże zjawisko do ogarnięcia, jeśli chodzi o te hospicje domowe, możemy sobie to wyobrazić. A hospicja perinatalne, czyli wsparcie dla rodziców oczekujących narodzin, nie ma co kryć, nieuleczalnie chorego dziecka? No mamy hospicjum perinatalne, ono też powstało już kilkanaście lat temu, to było też pierwsze hospicjum w Polsce. To jest zupełnie inny rodzaj działalności, bo tak jak pan słusznie zauważył, to dotyczy rodziców, głównie rodziców, oczekujących narodzin nieuleczalnie chorego dziecka, dziecka z wadą jakąś letalną, z wadą rozwojową. Bardzo trudny emocjonalnie stan oczekiwania na narodziny no, chorego dziecka. I tutaj zespół jest też taki interdyscyplinarny. To są nasi lekarze, którzy wykonują badania, diagnozują te choroby i psycholodzy. I to oni działają zawsze w parze. Jeśli stawiana jest diagnoza taka właśnie trudna, gdzie trzeba rodzicom zakomunikować, że państwa dziecko jest chore i prawdopodobnie albo nie dożyje do tego czasu narodzin, albo umrze tuż po narodzinach, albo będzie bardzo, bardzo chore, no to jest niezwykle trudny moment i zawsze odbywa się to w obecności psychologów. A potem ta opieka psychologiczna trwa przez całą ciążę i później, tak długo, jak rodzina tego potrzebuje. Jeśli chcą Państwo dołożyć swoją cegiełkę do tej wielkiej pracy, jaką wykonuje Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, to można to uczynić na przykład poprzez przekazanie 1% przy rozliczeniach podatkowych, do czego zachęcamy, a o pracy i wysiłkach Fundacji opowiadała Państwu pani Beata Biały. Dziękuję serdecznie. Dobrego, spokojnego Bardzo dnia. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. 7:09. To był twój początek.